tacy takich zagonionych. Ja tu mam czas, spokój, mogę się nad czym zastanowić, sam sobie ułożyć, mam czas na kontakt z Bogiem. To jest inne trochę. Natomiast mój czas w przeciągu całego dnia dzieli się na modlitwę i pracę. I to tak jest na przemian. To jest ja byłem zakonnikiem. Chciałem być zakonnikiem. Mnie z zakonu usunięto, więc zechciałem w dalszym ciągu kontynuować życie w dalszym ciągu dla Pana Boga i nie chciałem szukać już innego zakonu, więc postanowiłem żyć jako pustelnik, a tutaj byłem, miałem nowicjat w Zakliczynie obok i wiedziałem, że tutaj mieszka pustelnik Marian. Więc jak mnie usunięto po 7 latach zakonu, to przyszedłem tutaj, pobliże, wybudować sobie drugą pustelnię i jestem po dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy ja się uważam za jakiegoś wielkiego medytatora. Raczej nie. Ja jestem raczej prosty człowiek i nie w swoim życiu nie wykonuję jakichś głębokich medytacji. Po prostu przebywam z Panem Bogiem, jestem z Nim i to jest dla mnie modlitwa. Natomiast pewno, że człowiek musi się coś w kontakcie z Panem Bogiem zastanawiać nad różnymi prawdami wiary. No, to każdemu przychodzi. Każdy to na swój sposób rozgryza. Nawet pustelnik coś musi mieć. Więc ja mam parę kurek. W zimie to nie mam jajka, w lecie to mi, to mam dość jajek. Uprawiam działkę, także wszystkie warzywa i ziemniaki to mam z tego pola i wystarcza na cały rok. Natomiast trochę grosza, w czym potrzebuję, to muszę sam jakoś uciułać. Trochę mi mama wspomaga, bo mi coś wyśle. Dla człowieka wierzącego to nie jest problem. Jak człowiek wierzy w Boga, to się nie boi śmierci. A ten, kto nie wierzy w Boga, nie, i źle postępuje, to sumienie mu wyrzuca, zaczyna się bać. Nie, bo sumienie mu wyrzuca zło, nie? Więc tu się zaczyna bać, lękać. O to, co będzie później, bo to, tyle to każdy wie, nie? Że Bóg wynagradza za dobro, a za zło karze, nie? Więc tu zaczyna się lęk. Zresztą samo sumienie już wyrzuca, nie? To już człowiek niepokoi się. Więc dla człowieka wierzącego i tego, który postępuje dobrze w swoim życiu, czyli nie czyni nic takiego złego, nie ma ten, jak Pan powiedział, zwycięża tę sprawę, bo to nie jest problem dla człowieka wierzącego. Trzeba być pustelnikiem, żeby to zwyciężyć, ten lęk przed śmiercią. Wielu ludzi światowych normalnie to zostaje, zwycięża to i po prostu wierzy i z uśmiechem umiera nawet.
bez lęku, ze spokojem wie, że idzie na drugi świat, do nowego życia, do lepszego życia. Idzie po nagrodę, po koronę. Za swoje zasługi otrzyma nagrodę. Nagrodę wieczną. Wie, że tam jest życie wieczne, wieczna młodość. Idzie do lepszego świata. Więc jak ktoś w to wierzy, to nie jest problem. To jest radość. Pan Bóg jakoś prowadzi człowieka tak, żeby człowiek doszedł do istoty swojego powołania, do swojego egzystencjalnego życia na tej ziemi. Że człowiek to odnalazł, tę prawdę. Każdy dla siebie odpowiednie. No, także ja tutaj znalazłem spokój. Mogę sobie spokojnie żyć. Kontaktować się z Bogiem. Wiem, że to jest dobre życie i przyczynia się do zasługi, bo to człowiek istnieje, żeby sobie zasłużyć, więc takie życie jest zasługujące. A to jest właśnie cel istnienia, żeby człowiek wysłużył sobie wieczną nagrodę. Nie mówię, że się nie boję. Nie jestem jakimś brysiem, nie? Żeby się czegoś nie bać, nie? Tak. Każdy światowy człowiek, nie? Jak jest ktoś dobrze zbudowany, to się mniej boi, nie? Więc nie mówię, że ja się nie boję, bo lęk, niepokój związany z lękiem, wie pan. W życiu duchowym właśnie dużo takich niepokoi. Człowiek jak traci kontakt z Bogiem, to w sercu pojawia się niepokój. Wie pan? W życiu duchowym takich właśnie niepokoi jest dość sporo, bo człowiek się też rozprasza, na przykład idzie rąbać drzewa. A Bóg dopomina się, wie pan, żeby stale być zjednoczony z Bogiem. Jak ja idę i tracę kontakt z Bogiem, bo jestem roztargniony, robię drzewo, nie? Albo coś innego, gotuję, nie? I też bywa roztargnienie, nie? Zapominam o Bogu. Pojawia się w sercu niepokój. Czyli, a on jest powiązany z lękiem, wie pan? No więc takich lęków nie brakuje w życiu duchowym. Są plusy. W ogóle człowiek, który ofiaruje się Panu Bogu, to dużo korzysta. Przede wszystkim, jak powiedziałem, nie jestem tak zagoniony jak ludzie na świecie. Mam czas na kontakt z Bogiem, na to, by sobie coś przemyśleć, uspokoić się, nie taka werwa, nie zagonienie, nie denerwowanie się. Więc tu mam spokój, chociaż bywa i że ja się zdenerwuję, jak mi coś nie wyjdzie, nie? Ale tego na pewno mam dużo mniej. Mam spokój, mam ten kontakt z Panem Bogiem, mogę sobie coś ułożyć bardziej, nie? Więc tu jest dużo plusów. Jak powiedziałem, także takie życie jest zasługujące. Człowiek światowy
goni za i pieniędzmi, i za tym zapomina o Bogu. Ja tutaj staram się żyć dla Boga. Staram się odgadnąć to, co On chce w każdej chwili ode mnie. Pewno, że nie mówię, że ja jestem doskonały, nie? Bo ja też mam swoje upadki i grzechy. Każdy jest grzeszny, nie? Nawet papież. Więc... Ale to na pewno jest zasługujące. I nawet dużo zasługujące. Więc które życie jest trudniejsze? No, tak mówiąc z uśmiechem na twarzy, to mówię, że widzę ludzi na świecie tak bardzo zagonionych i trudno jest wyżywić rodzinę, gonić za tym pieniądzem, więc to mi się wydaje trudne. Ja tu nie mam takich trudności, mam tutaj spokój. Ja mogę ułożyć to, tamto, obowiązki swoje. Mi się wydaje, że ja mam życie łatwiejsze, bo nie jest łatwo wyrzeźbić rodzinę. Ja na pewno, że są pewne przyjemności, które ma człowiek, który żyje na świecie, a tutaj pustelnik ma mniej tych przyjemności, ale ma też dużo problemów taki człowiek na świecie żyjący, więc ja tych problemów nie mam. Mnie się wydaje osobiście, że mnie jest łatwiej. Jeśli chodzi o świat, to na pewno się pogorszył. Natomiast ludzi z ideami na pewno są. Szczególnie młody człowiek, to jak powiedziałem, że u młodzieży jest więcej dobra. Człowiek starszy może się już popsuć. Natomiast u młodzieży, zresztą jak sam pamiętam, jest dużo nadziei. I nie mogę powiedzieć, żeby ludzie owszem się popsuli, tak ogólnie rzecz biorąc, tak jak świat się popsuł bardziej. No, ale ludzie z ideałami pozostają dalej. Jest to sprawianie uśmiechu na obliczu bliźniego i na obliczu Bożym, więc jakiejś radości, to jest miłość. Jeśli my bliźniemu sprawiamy radość, uśmiech, nie, bo jak sprawiamy łzy, to wiadomo, że to jest zło i że to nie można nazwać miłością. Ale jeśli my sprawiamy uśmiech, nie, radość, jakąś zadowolenie, to na pewno jest miłość. Nawet człowiek w buszu żyjącym, wie pan, jeśli żyje cnotą, to znajdzie Boga. Zawsze Bóg przemówi do niego, bo wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca jednego Boga. Nie trzeba być katolikiem. Nie trzeba znać religii katolickiej, żeby odnaleźć Boga. Wystarczy żyć cnotą, dobrem, miłością. Nawet, wie pan, ludzie w buszu żyjącym, którzy nigdy nie słyszeli o katolicyzmie czy o jakiejkolwiek religii,
Można powiedzieć, że są dużo lepszymi ludźmi niż katolicy. Więc istota polega na miłości. Owszem, nie można powiedzieć, przekreślić Ewangelii i tego, co zrobił Chrystus, bo to jest duża pomoc, wie pan, ale jak ktoś nie wierzy, nie interesuje się, nie stosuje Ewangelii w życiu, to nawet jak jest katolikiem, to co mu to pomoże? To jeszcze pogorszy sytuację jego, bo na pewno otrzyma większą karę. Byłeś katolikiem, Pan Bóg się zapyta, miałeś takie i takie możliwości, miałeś takie i takie sakramenty, ty z tego nie korzystałeś, ignorowałeś, masz dużo większą karę niż taki człowiek, który o tym nie słyszał, nie wiedział. To są poważne sprawy. Bardzo dużo osób, że żyją dobrem, więc tacy osoby mogą być bardzo dużo lepsi od katolików takich, w cudzysłowie, jak się tak mówi, nie? Chodzi do kościoła po to, a nie stosuje Ewangelii w życiu. Więc wie pan, tutaj taka osoba, która mówi, że nie wierzy w Boga, że nie wierzy w Kościół, ale dobrze czyni w życiu, jest pracowity, sumienny, jest uczciwy, nie szkodzi innym, nie okrada, nie kradnie, złego świadectwa nie powie. Więc dla Boga to jest istotą, wie pan. Ale jak panu mówię, że pan źle nie zrozumiał, że Chrystus przychodząc na ziemię źle zrobił, bo on przyniósł bardzo wielkie sprawy i dużo dokonał, wie pan. Bo Ewangelia jest czymś bardzo wartościowym i czymś wielkim. Kto stosuje w życiu, ten się uświęca, a tym bardziej sakramenty. Nawet człowiek niewierzący nawet, wierzący, niewierzący, ale niech się pojawi raz w kościele na rok, nie? I przyjmie komunię świętą, Pan Bóg mu dużo pomoże w życiu. On go jakoś zachowuje od szatana, wie pan. Więc to jest bardzo wiele uczynił Chrystus.